Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy oczywiście w... A macie. Dobra, lecimy dalej sobie po budku. Dobra. Rozwalcie go, panowie! Pełna siła! Chcę zakończyć to paskudztwo raz na zawsze! Co ty wyprawiasz, Lokar? Rozwalić go! Rozwalić go! Rozwalić go! Powinien był zrobić 3 lata temu! Skończę z tymi cyborgami! Zmarnowałeś naszą ostatnią szansę. Ty próżnik! Myśl, że możesz się ukryć przed przyszłością. To nie jest kwestia wyboru. Kury to tak napierdziela! Oh my god! Oh my god! Co się dzieje tu? O Jezu, nie! No okej, dobra, jestem już z powrotem. Kurczę, powiem, miałem crasha znowuż, kolejny raz. Powiem, że... Powiem tak, że masakra z tymi... moimi crashami w tej grze, kurczę. Tak mi się nie zdarzało nigdy. Praktycznie w ogóle. Co nie? Ale dobra, okej. Lecimy, lecimy, lecimy. O cholera. Czekajcie. Właśnie, o to chodziło mnie. What the fuck? Kudźwa mać! Co to jest? No!
cholera, mogę mnie wyłazić. Ajajaj. No spokojnie, przejdziemy to. Jak nie teraz, to... Czekajcie, wypad! Cholera. Jest! W końcu! Kurwa, w końcu pokonałem dziada. Dobra. W końcu! Poszukać ocalałych. Mamy najwyżej 15 minut. Ej, ty, Blazdar! Tutaj! To o tobie mówił nam Chino? Nie wiem, coś ty kurwa za jeden, ale jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przydałbyś się nam na ten razy. Aha, tutaj miałem iść, dobra. XD.
Dobra, okej, okay, świetnie. Tu pułkownik Berkeley. Do wszystkich drużyn na pierwszym i drugim obwozie. Nakazuję stopniowy, kontrolowany odwrót do stacji. Przegrupować się po drodze. Naszym celem jest ewakuacja wszystkich cywili oraz rannych żołnierzy. Będziemy bronić stacji do jej zakończenia. Macie najwyżej godzinę, żeby się tu dostać. Jak się spóźnicie, będziecie szli do domu na piechotę. Nie zwlekać! Panowie, opuszczamy miasto! Okej. Okej, to opuścimy. Okej. Wow, zielony Dobra. Cóż, nie? Jak myślicie? Pułkowniku Barclay, tu Charlie 7. Trasa od zachodu zajęta przez wroga. Przygłościli nas cywil piąte na piątej i zachodniej 42. Mamy mnóstwo cywilów. Potrzebne wsparcie, mamy dostarczyć na pozycji. Lera. Wypad. Cholero ty. Kurde, no nie. No nie. Po prostu nie wierzę. O, 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 czekajcie. Kudźwa mać. Czekajcie, trzeba porozwalać. Wypadł z tym. Wypadł. Kurwa. No nie. Wypierdol.
I pieprzak! Wypieprzaj! Typie ty! Wypieprzaj! Dostał trochę, kudźwa. W końcu. XD. Zium. Cholero ty. A ty cholero ty. Pierdzielona. Ja pierd... Ty, dobre! Wypad! Gdzie jest ten jeszcze ten tutaj wróg gdzieś jest? Czekajcie. Pyk, pyk. Lecimy, lecimy! Nie wiem, tu mam wbić się? Czekajcie chwilę. O ja pierdzielę, o ja pierdzielę. Uwaga wszystkie jednostki, tu Berfej.
Ewakuacja z terminalu rozpocznie się za 30 minut. Pociągi nie będą czekać. To nasza ostatnia szansa. Panowie! No dalej! Musicie nas osłaniać! Są na górze! Ognia! Rozwalić ich! Na kogo? Krycie! O cholera! Za dużo was matka tu nie miała, cholera jasna. Dobrze. Uff. Konwój brany na nas czeka. Spotkamy się na zachodniej 42 ulicy. Ruszamy. Komorę do kontaminacji. Jazda. No nie. Uzupełnij zapasy i spróbuj się przeszkodzić.
sytuacja się pogarsza. Wtedy! Konwój gotowy do drogi. Zabezpieczysz teren. Musimy wydostać cywilu. Wszystkie do pojazdu! Biegiem! Biegiem! Głowy w dół i nie zatrzymywać się! Jazda! Szybciej, ludzie! Szybciej! Cholera. Okej. Coraz bliżej jesteśmy już. Wzmocnimy obronę stacji przy każdym wejściu, a na wszystkich podziemnych drogach poustawiamy miny w bezpiecznej odległości od dworca. Wszyscy cywile oraz ranni żołnierze mają natychmiast zostać zaprowadzeni na dolne poziomy. Zostaną stąd ewakuowani. Jeszcze jedno. Czemu wciąż ostrzeliwują nas od zachodu? Kazałem pozbyć się tej artylerii jakieś pół godziny temu. Echo 15! Zajmijcie się tym! Okej. Charlie 6, tu Echo 7. Pierwsza faza ewakuacji w toku. Kiedy tu będziecie? Tu Charlie 6. Zaraz będziemy przy punkcie kontrolnym Whisky 7. Zrozumiałem, Charlie. Uważajcie, widziano wroga na drodze od zachodu. Zrozumiałem. Dobra, idziemy! Do obrony Central Station. Dotrzyj do... Głównie czysto. Uwaga, coś jest na ulicy. Widziałem dwóch młodych cechowców. Myślisz?
masz, dziadzie ty. Dobra, lecimy dalej powolutku. Gdzie teraz? Kurde! Gdzie dalej? Gdzie dalej? Kudźwa mać! Pośpiesz się!
Dobra, wszystkie zielone! Zabierajcie to szybko! Kurde no! Oh!
Walka tam! Zadaj mu! Będziemy to odwalać! No dalej, już! Wróć do terminalu. Wypad! Od Janie Pawlajta się. Pójdź za mać. O cholera. Lero ty. Idzie Czerski! Załatwić go! Masz dziadzie ty, pierdzielony. Kurde ty. Dostał. Wow, fajnie, coraz dalej, fajnie, dobrze jest. Dobra. Tu Berkeley, do wszystkich drużyn w okolicy stacji. Zaraz rozpocznie się ewakuacja z dolnych peronów. Zespoły medyczne mają się tam natychmiast zgłosić. Zostawcie swój sprzęt i bierzcie ze sobą rannych. Kompania Bravo zapewni wsparcie. Każdy pociąg ma mieć uzbrojoną eskortę. Kompania Alfa i Echo, macie utrzymać górne poziomy i ustanowić linię obrony wokół stacji, dopóki nie zakończy się pierwszy etap ewakuacji. Ruchy panowie, nikogo tu nie zostawimy. Dobra, gdzie my jesteśmy? Okej, okay. Tylko tak. Daj tam mnie jakieś... Nie ma tu żadnych tych. Tylko mam jedną broń, to świetnie powiem. Ej, co? Zostań tam, gdzie jesteś! Opuść broń, przedstaw się! Nie strzelasz, nie strzelasz! To Marine! Kult mówi, że to Alcatraz. Kult? Cholerny fraj. Co on wie? Nie strzelać! Przepuśćcie go. No właśnie, zostawcie mi się w tym spokoju. Halo. Jezu, tam w środku naprawdę jest człowiek? Nie wyglądasz za dobrze, kolego. Co ci się kurwa stało? Pułkownik Barclay czeka, ten. Okej. What? Wow, ile tu ludzi jest. Ja pierdziula. Nic nie mogą zrobić. Musi być jakiś sposób. Jezu, tam jest moja żona, bo ma dziada. Poczuj mnie do niej, zabierzcie mnie. Proszę stać spokojnie. Cholera, dajcie mi broń. Potrafię sobie radzić.
Jak się zjebie, będziecie potrzebować każdego, kto umie strzelać! Nie da rady. Dostaliśmy rozkaz, żeby od razu was rozbroić. Teraz od kiedyś byłem taki sam. 9 lat w armii, dokładnie tak samo. Proszę stać spokojnie. Jestem Marie, a pan jest cywilem. Żadnych przywilejów. Dobrze, jest pan wolny. Dziękuję, panie. Dziękować. No otwieraj. Doktorze Gould, dziękuję za pańską pomoc, ale to operacja wojskowa. Pan jest cywilem, a w mieście obowiązuje... Stan wojenny. Tak, doskonale widzę, jak sobie... Dobrze, że ci się udało. Nie słucha mnie pan, pułkowniku. My musimy. Alcatraz! Udało ci się! Witaj na pokładzie. Ludzie dobrze o tobie mówią. Kurwa, srają przed tobą w gacie. To nie jakiś dług, którego można wysłać na front. Teraz podlegam moim rozkazom. Potrzeba nam każdego człowieka, żeby utrzymać to miejsce do końca ewakuacji. Yo, motherfucker. Otwieraj, że już dwie. Brzydki jesteś. Dziękuję za pański czas. Pisałem pana na listę ewakuacji razem z resztą cywili. W tej chwili nie mogę zrobić nic więcej. Pułkowniku, nie o to chodzi. Jack Hargrave na wszystkie odpowiedzi. Musimy natychmiast przypuścić atak na wyspę Roosevelta. Hargrave już nie żyje. Skupiam się na ewakuacji. Chwileczkę, to popuszczenie. Bardzo mi przykro. Nie mamy na to czasu. Chino, zabierz go do pociągu. Sir. Chodźmy, doktorze, czas na pana. A ja też. Jesteś ze mną. Okej. Ej, ale weź wciśnij tu coś, nie wiem. Wyłącz jeszcze maskowanie, cholera jasna. Ej, nie stój tak blisko windy, ej, gościu, ej, ty. Odezwij się do mnie. No odezwij się do mnie. Twój kolega Gould przyszedł twierdząc, że udało mu się uciec Tarze Strickland. Bzdura. Tara była odznaczonym członkiem Navy Seals, zanim jej nie odbiło. Rozumiem, że sama go wypuściła. Tylko po co miałaby to robić? Nie wiem, czemu tak. Nie wiem. Ty, co ja mam tu robić? Halo? Jak tu jest... O ja pierdziele, ile tu ludzi! Spójrz na tych ludzi. Wychowałem się tu. Tam mogą być moi krewni. Ja cię kręcę, a ty biją się. Skończy się to tak jak większa. Bań. A ja nic nie widzę. Gdzie ty jesteś? Halo? Ja pierdolę. Nic tu nie działa jak powinno. Spokojnie, panie. Byłem większa. Ej, kurde, straszyłeś mnie, ty. Gdy o tym usłyszała coś, bęk.